W tej chwili w Tarnowskich Górach realizowany jest taki pilotażowy projekt Hajcujemy, nie trujemy. I jak Pan sądzi, kiedy w znaczący sposób odczujemy poprawę jakości powietrza na Górnym Śląsku? Znaczy, hajcujemy, nie trujemy, to jest to pomysł. Jest to pomysł, który zrodził się w trakcie mojej rozmowy z Panem Burmistrzem Tarnowskich Gór, Arkadiuszem Czechem, przy wykorzystaniu możliwości innowacyjno-technologicznych, jakimi dysponuje GIG. I nie ukrywamy, że celem tej akcji, która zakończy się 21 marca, jest pokazanie tego, że mimo przekazywania znacznej ilości środków przez gminy, mimo inwestowania w Wojewódzki Fundusz, w różnego rodzaju programy dla między innymi mieszkańców, różnie to wygląda, bo przede wszystkim na czym opiera się, zresztą już w tej chwili w obrocie funkcjonuje, podjęta przez Sejmik we wrześniu roku ubiegłego uchwała antysmogowa. I mamy, która zakłada, powiedzmy sobie, te elementy, gdzie trzeba będzie wymienić kotły na te bardziej ekologiczne, piątej kategorii, przede wszystkim nie, jakość paliwa musi się znacznie poprawić, gdzie też wyeliminowane już będą między innymi muły. No ale jest jeszcze ten trzeci element, bo wiadomo, na czym polega walka z niską emisją. Trzeba przyjąć takie założenia, że podstawą jest tak, musimy zwrócić uwagę, w czym palimy, trzeba jednak mimo wszystko, trzeci element to kontrola. Ten program służy właśnie, to pokazać, jak ważnym elementem jest ten trzeci element, jak ważny jest w tym obszarze jest ten trzeci element, jakim jest kontrola. Oczywiście nasze prawo nie pozwala wejść na posesję bez zgody, prawda, właściciela, także tu mamy kłopot, ale już popatrzenie dzięki takim innowacjom, jakimi dysponuje GIG, i prowadzenie tego ekopatrolu, to już jest zupełnie inna sprawa, bo nikt służbom miejskim nie zabroni na popatrzenie, co z tego komina leci. I z tego, co wiem, ja sam czekam na wyniki, ale już mnie słuchy dochodzą, że w niektórych dzielnicach po wizytach ekopatrolu jakość czy kolor tego dymu się znacznie poprawił. Ale poczekajmy na wyniki, bo ja też wychodzę z takiego założenia, że nie sztuką jest karać, sztuką jest nagradzać, prawda? Edukować, nagradzać, a dopiero na końcu długo, długo nic i dopiero potem ewentualnie karać. Myślę, że ta akcja edukacyjna będzie miała bardzo duże znaczenie na to, na połączenie tych elementów, gdzie, tak jak mówię, i samorządy, i takie instytucje jak nasza wydają niesamowicie duże pieniądze na to, żeby systemowo rozwiązać problem niskiej emisji, ale wiadomo, że jest to problem, że jest to proces bardzo, bardzo długotrwały i bez tego elementu edukacyjnego, informacyjnego, bez przełamania stereotypów w głowach ludzi, finalny efekt będzie do osiągnięcia bardzo trudny. Bo w ostatnich latach są bardzo duże nakłady na programy ograniczenia niskiej emisji. Bardzo dużo się mówi na ten temat. Są programy edukacyjne. Natomiast kiedy będziemy mogli się spodziewać poprawy jakości powietrza? To co w tej chwili powiem, nie zabrzmi optymistycznie, ale to będzie za myślę, że nie krócej niż za kilkanaście lat. Okay. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.